Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca to, jasne. A nie mogę stracić tej roboty. Rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? Hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. No. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie. Oh, ha. Skąd wzięłaś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Daj mi tatę do telefonu. Wujku Tommy, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Halo? O co chodzi? Cześć, ja jestem PG Games, a wy oglądacie pierwszy materiał zatytułowany The Last of Us. No i będziemy grać tutaj w postapokaliptycznym świecie. No może jeszcze nie w tym momencie, ale to wszystko niebawem się zmieni. A akcja tej gry ma miejsce w niedalekiej przyszłości, gdzie ludzkość została zdziesiątkowana przez globalną pandemię grzyba o ciekawej i dość egzotycznej nazwie Cordyceps. No i ten grzyb zmutował, zaczął atakować ludzi. No a jako, że świat wypełniony jest zarażonymi i zarodnikami grzyba, ocalali żyją w strefach kwarantanny kontrolowanych przez wojsko, gdzie zamiast infekcji grozi im głód, ubóstwo, przestępczość itd. A głównym bohaterem jest przemytnik Joel, którego mieliśmy okazję przed chwilą obejrzeć. Jest to ojciec właśnie tej oto dziewczynki Sary. A prawdopodobnie niebawem ją utraci. No a na dobry początek może rozejrzyjmy się po pokoju tej dziewczynki. Zobaczymy, czy będziemy mieli tutaj jakieś, na przykład ten telefon. Nie ma sygnału. Co ciekawe, chyba powoli to już się zaczyna. Tak mi się wydaje. No a tutaj możemy się przejrzeć. Przejść do kolejnego pomieszczenia. Cholera! Zapomniałam mu jej dać. No to jest pamiętnik. Czytaj. Nie jesteś skamieliną jeszcze. Wszystkiego najlepszego, drogi tato. No więc tak, nigdy cię nie ma. Nie znosisz muzyki, którą kocham. Właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy siak, jakimś cudem co roku zostajesz najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego, tatku. Sara. pamiętnik, a w zasadzie laurka, czy coś w tym stylu. No i tutaj już nic chyba nie ma, a przez okno możemy wyjrzeć chyba. Chyba jednak nie. No jeszcze nic nie świadczy o tym, że ci wszyscy zarażeni już są atakowani przez zarodniki tego grzyba Cordycepsa, jak już mówiłem na początku. No ale przejdźmy dalej. Tato? Specjalnie nic nie widać jeszcze. Tatusiu? Do łazienki możemy zajrzeć. Co nam powie jeszcze gazeta? Texas Herald. 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Okoliczne szpitale pękają w szwach. No właśnie. No już się zaczyna. FDA rozszerza listę skażonych roślin. Żywność wycofana z obrotu na masową skalę. Agencja Żywności i Leków wciąż prowadzi na terenie całego kraju badania nad roślinami, które być może zostały skażone pleśnią. Początkowe raporty wysłane do dostawców mówiły o roślinach importowanych z Ameryki Południowej. Obecnie jednak lista jest dłuższa i zawiera państwa Ameryki Środkowej oraz Meksyk. Część firm dobrowolnie wycofała swoje produkty ze sklepowych półek. Agencja planuje opublikować rozszerzoną listę produktów spożywczych według... A tutaj jeszcze policja. Szalona kobieta zabija męża i 3 postronne osoby. Wczorajsza interwencja miejscowego oddziału policji Westlake Hills, poprzedzona wielokrotnymi zgłoszeniami na numer alarmowy, skończyła się rozlewem krwi. Po odkryciu śladów brutalnej zbrodni funkcjonariusze zostali zaatakowani przez Sandrę Rivers, która ukrywała się w pobliżu miejsca zdarzenia. No to już jakieś informacje pojawiają się powoli w mediach. No tutaj akurat w tym przypadku jest to gazeta. A ciekawe, czy tu jeszcze jakieś światło nam się pojawia. Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez kraj pandemią. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... O Holender. Co to było? Gra podpowiada nam, żebyśmy wyjrzeli przez okno. Patrzcie tylko na to. Tato? Dwa wybuchy w sumie się pojawiły. No ale to chyba teraz już zejdziemy chyba na dół. Bo tutaj z tego co widzę te drzwi jednak nie będą aktywne. A jeśli chodzi tutaj o łóżko, ewentualnie biurko, no to chyba to tyle. Tato! Ciekawe... Co jest z Joelem? Co się dzieje? No właśnie, to się dzieje, moja droga, że Cordyceps chyba zaczął swoją dominację nad ludźmi. To jego telefon. No dobra, to jeszcze gra mi podpowiada, żebym tutaj się udał. No chyba telefon, ewentualnie. Wrócę dzisiaj później. Zamów sobie coś przez telefon i widzimy się rano, tata. Gdzie on jest? 8 nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś do cholery? Odzwoń. Zaraz będę. Wiadomość od Tomiego. Gdzie wy do cholery jesteście? Zadzwońcie do mnie, zaraz będę. No nic, musimy i tak Co to było? A w tym pomieszczeniu jest i Joel. Gdzie byłeś? Sara, nic ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? O kurde. Jezu. Jimmy! Tato? Skarbie, chodź tu, chodź tu. Jimmy! Jimmy, nie podchodź! Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób tego! Idź, idź! Jasny gwint. Zabiłeś go. Sara. Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. Tommy, chodź. Chodź. Gdzieś ty się podziewał. No to się zaczyna. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowało. Czy możemy już jechać? Zarazili się pasożytem czy coś. Powiedz mi, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71, tak wiem. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę z masakry. Tommy! Tak. Przepraszam. Chryste, jak to się stało? Nie wiadomo. W innych miastach nie jest lepiej. Na początku mówili, że chorują tylko ludzie na południu. Teraz podają, że we wszystkich stanach. Patrzcie na ten dom. Farma Luisa. Mam nadzieję, że skończy. Na pewno. Jesteśmy chorzy? Nie, oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. Czy Jimmy nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okej. Zobaczmy, czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joel, mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! No, my też mamy dziecko. Wiem, co mówię, zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. Mogliśmy pomóc. Sam cholerny pomysł. Może moglibyśmy się cofnąć? Co jest, kurwa, dawaj! Kurwa mać. Zawracaj. Tommy! Tommy! Ja pierdolę. To już są ci zarażeni. O ja. Co to kurwa było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże. Skręć tutaj. Nie. Ruszcie się, ludzie. Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staram się. O nie. Nie możemy się tu zatrzymać, to. Przejadę przez nich do chuja! Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam! Trzymajcie się! Jedź! Uważaj! Oła. Oła. To musiało boleć. Wstawaj, Joel. Hej! Hej! Wracaj, skarbie, wracaj. Wstawaj. Pomożemy ci. Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli. Mocno. I to mocno. Musimy uciekać. O Boże. Osłaniaj nas. Chodź, łąko. Trzymaj się mnie. Dobra, mam go, steruję już. Boję się. Joel, uważaj! Zamknij oczy, skarbie. Ej, dokąd ja mam biec? O kurde! To chyba tędy. Ci ludzie się palą. Nie patrz, Sara. Tam! Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Uciekajcie, ich jest za dużo! Tędy, alejko! Otwieraj tą furtkę. Szybko! O kurde! Nie żyje! Cholera! Zaraz będziemy na miejscu. Za momencik. Przechodzą przez płot. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia. Dalej! Joel! Ruchy! Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Wujku Tommy! Spotkamy się tam! Szybko! Tylko nie możemy korzystać! Nic mu nie będzie. Jeszcze kawałeczek. Skubany biegnie tutaj. Tato? Jasny gwint. Nie ucieknę im. Ale to co? Kawałeczek. Doganiają nas. Ale ja nie mogę szybciej biec, kurczę, chyba. Tato? Już dobrze, kochanie, spokojnie. Hej! Potrzebujemy pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z wujkiem Tommy? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Oho. Tak jest. Nie podobało mi się to, ale... Piekło. Potrzebujemy tylko... Nie... Proszę, nie? To był headshot. O nie. Sara? Przesuń rączki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. No nie. Posłuchaj mnie. Wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara. Kochanie. Nie rób mi tego. Wygląda na to, że ta gra będzie brutalna i to bardzo. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekł raport Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy w swoje ręce. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w świetliki. <laughs> 20 lat później. Ależ przeskok w czasie. Joel, jak ty wyglądasz? Zaraz, moment. Miły poranek? Drinka? Nie, nie chcę drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś, Tess? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to... Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Ja również. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. No to 20 lat później otrzymujemy sterowanie Joelem ponownie. No proszę, proszę. A wygląda na to, że Tess chyba jest jego żoną. No przynajmniej tak mi się wydaje. Czy w jakiś sposób możemy przyspieszyć? Będę musiał jeszcze prześledzić sterowanie w opcjach. Mieszkańcy zobowiązani są do noszenia przy sobie dokumentów i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje jedzenia. To jest po prostu bieganie, przychodzi Joelowi automatycznie. Chyba nie możemy przyspieszyć na razie. I ludzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Załatwiłam nam nowe papiery. Przejdziemy na spokojnie. Idź dalej. Dokumenty. Proszę. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. O kurde. Uciekajcie, szybko! Zamykaj! Świetniki! Rozstawaj! Uciekaj! Joel, chodź, wiem z tym. Joel, gdzie? Chodź! A więc jednak teraz otrzymujemy możliwość szybkiego biegania, dopiero teraz. Ale i tak musimy biec za Tess. Obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu. No to łatwą drogę szlak trafił. Opatrzane, okej? No i proszę. W ten sposób używamy apteczki. Ale co ciekawe, trwa to dość długo. Musimy pójść naokoło. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Jasne. Ej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Ej, czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlene wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlene? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedziała? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszył. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Tak, na razie. Madeleine szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. To tutaj... Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. No dobra, a co ja tutaj Joel, muszę? Pomóż mi z tym. A, musimy to przesunąć, tak? A czy ja jestem w stanie... Uważajcie na siebie. Coś zbierać na tym etapie gry. Tak gwoli ścisłości, ale wygląda na to, że chyba nie. Niech się stanie światło. Proszę, proszę. Latarki nie uświadczymy na razie. Bierzmy nasz sprzęt. Cały czas leżą tu nasze plecaki. Pierwsza broń. No co ty nie powiesz? Ale jest i latarka. Pistolet 9 mm. Dobra. Przeładuj. Posadź mnie. Ale ciekawe, przeładowanie jest pod przyciskiem LT. No zazwyczaj w takich grach bywa pod przyciskiem X. Jeśli chodzi o pada Xboxa na przykład. A to Posadzisz ja tutaj mnie? Muszę cię podsadzić, tak? No to chodź. Gotowy? Tak jest. No a teraz ty pomożesz? Chodźmy. Dobra. Uważaj. Zawsze uważam. To podchwytliwe pytanie. Kurczę, już mnie korci, żeby sprawdzać każde pomieszczenie. No ale jak widzicie, Nawet w takich pomieszczeniach nie mogę szybciej przebiec. Ale to myślę się zmieni w jakimś czasie, za jakiś czas. No i jeszcze Tess chce z nami pogadać. Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. No cóż, jestem romantykiem. Tak, to widać. No trzeba przyznać, że RTX 60 robi robotę, ale tutaj w takich właśnie lokacjach gubi do 56 z 60 klatek na sekundę, ale za chwilę się stabilizuje. Kurczę, a nie wiem. Coś takiego to jest zamknięte. Dobra, to może ja nie będę zwlekał, tylko będę szedł za Tess. Gdzie drabina? Musi być gdzieś tutaj w okolicy. No właśnie. A chyba już wiem gdzie. Tak, włączamy latarkę. O! Nie mogę tutaj wejść. A to ciekawe. No to jeśli nie, no to muszę poszukać drabiny. A jest, jest! Proszę. Leży po prostu na ziemi. No to już wiemy, gdzie ją dostawić. Damy przodem. Dama. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Rzadko się mylę. Tędy. Tędy koło komendy. Zagrałoby się w bilard. A może i nie. Na razie pusto. Oho! Wykorzystuj zebrane części do ulepszania broni przy warsztatach. 3 części broni zdobyłem. No dobrze, a jak włączam ekwipunek? No proszę. Czyli możemy wytworzyć w tym momencie... Znaczy, w tym momencie nie możemy jeszcze wytworzyć, bo brakuje nam bodajże szmatki i alkoholu chyba. Alkohol i szmata. Nic więcej nie zrobimy. No to w takim układzie mnie już nie pozostaje nic innego jak przeszukiwać wszystkie te pomieszczenia. A tutaj Tess na mnie czeka, ale jeszcze mogę wejść tutaj. Naciśnij R3, aby wyłączyć latarkę. Proszę bardzo. No to... Medalion, jaki nosili członkowie oddziałów świetlików. Ciągle mi przypomina o tej latarce. Może w sumie ją włączę nawet tutaj. No to co, no to chyba, no mamy nawet symbol tutaj tych świetlików. No i tak to wygląda. Ale jeszcze dokładnie nie rozejrzałem się tutaj. Też nie chciałbym niczego pominąć, prawda? No nic, no to teraz to już... A co tutaj było na ścianie? A, po prostu lampki 2. Tam nie pójdziemy, to musimy tylko zejść tutaj. Lepiej, żeby miało. Jak już odzyskamy towar, to bez problemu go rozładujemy. A propos, kiedy kolejna dostawa? Ile ma pomóc załatwić? Więcej leków i amunicji w przyszłym miesiącu. A, jest dobrotny. Będziemy mieli czym handlować przez jakiś czas. Czekaj, zarodniki. czyli kładanie maski jest automatyczne, tak mi się wydaje. Skradanie, celowanie z broni. No nie wiem, czy tutaj... No tak się domyślam, że będziemy musieli niestety oszczędzać amunicję. Dobra, za chwilę kucnę, żeby tam przejść. Mam nadzieję, że oddychanie w tej masce jest nieograniczone w żaden sposób. Mamy winnego. Oczy dookoła głowy. Tak jest. Nie ma problemu. Przyciśniemy się tędy. Nic ci nie jest? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Trochę to było niebezpieczne. Spokojnie. Jest! Ostrożnie, ostrożnie. Pomocy. Maska mi się zepsuła. Co ja mam ci zrobić? Nie chcę się przemienić. Błagam. Co chcesz zrobić? Wyceluj i strzel. Kurde, ale to... No albo możemy go zostawić po prostu. Wracaj. Nie zostawiaj mnie. Proszę, nie chcę się przesunąć. Spadamy stąd. Dobra. Niech będzie. Coś takiego. Brak mi słów. Czekajcie, bo tutaj coś, ale nie, to jest to samo przejście. Tak jest. No z tego co widzę, to tych surowców to tutaj mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. Ale skoro tak, to tym bardziej mnie to... A, ja już tutaj byłem chyba. Czy może nie? Słyszysz? A więc mamy tryb nasłuchiwania. Ciche zabójstwo. Okej. Tylko to ciche zabójstwo niestety, ale trwa dość długo. No i tutaj dwóch. Skubany. Dobra. To już wszystkie. Wow. Wracajmy do miasta. Ale powiem wam, co innego oglądać na kanale u kogoś, co innego zagrać samemu i doświadczyć właśnie strzelania do tych zarażonych. No i nie tylko do zarażonych. Tutaj tego załatwiłem. A z tej strony mnie jeszcze nie było. Aha, dobra. To w takim razie przejdźmy tutaj dalej. No i tak jeszcze będę się rozglądał. Może coś tutaj znajdę, ale... Kiepska sprawa. Nie ma tego zbyt wiele. Oho. W ten sposób będziemy uzupełniać również zdrowie, znajdując różne elementy. A czekajcie, a to mogę rozbić. Czy to masz, czy to jest szyba tutaj? Ale i tak wygląda na to, że nic tam nie ma. No proszę. Teraz mogę przeładować. Ale to tylko 3 pociski, 3 naboje? Słabo. No i tutaj teraz na górę. To ale tych zarodników jest tutaj wszędzie dosłownie. Tam to już raczej nie będę schodził, ale... A, to ja przyszedłem po schodach, tak, już mi się zaczyna tutaj powoli trochę mieszać. Czy mogę? Proszę bardzo. No i mamy notatkę. Cześć braciszku, tak niewiele brakowało. Siedzę za murami, wiedząc, że już nigdy nie zobaczę strefy. Czekając na przemytnika, usłyszeliśmy zbliżający się oddział żołnierzy. Spanikowaliśmy i skryliśmy się przed nimi w budynku, z którego piszę. Zarodniki zauważyliśmy, gdy już było za późno. Wszyscy jesteśmy zarażeni. Zostało nam kilka godzin, w najlepszym razie dzień. Wciąż mam nadzieję, że przemytnik się pojawi i będę mógł przekazać ci tę wiadomość. Powinienem był cię posłuchać i przyjść do strefy, kiedy miałem okazję. Teraz już jest za późno. Trzymaj się, Mark. Zarażeni próbują się wedrzeć do strefy. Wszyscy narzekają na życie w strefie. Ale wiele z tych, co żyją na zewnątrz, chciałoby tu być. Pewnie tak. No to co, to tutaj już wszystko mamy przezbadane. No i co teraz? Świeże powietrze. Właśnie dlatego. Nienawidzę miejskiego smrodu. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Niezły pomysł. Szkoda tylko, że są przeterminowane. Dobra, dobra, ja zaraz tam podejdę. Tylko jeszcze jestem ciekaw, czy w samochodach można coś znaleźć, ale... A tu jeszcze jest przystanek autobusowy. No i tak tam przejść nie damy rady. Zasłoń wejście. Jest. Dobra, to wspinamy się i tak nie mamy innej drogi. Cholera, deska spadła. Skoro spadła, to trzeba ją podnieść, prawda? Czyli co? Idę. No jak ja mam tam zejść? A, po prostu tędy. Zanim ją podniosę też, tylko tak się rozejrzę na wszelki wypadek. No tutaj na pewno nic nie ma. Ale co ciekawe, mogę tędy przejść. No a to po prostu wracamy w to samo miejsce. Dobra. No to weźmy tą deskę. Chyba trzeba ją gdzieś dostawić. A może tobie, co? Ciężka jest. Dam radę. Okej. Dobra, to ja nie będę czekał. Tylko jak najszybciej tam się do niej dostanę. Jesteśmy blisko. A z tej strony? Tak sobie. No jednak warto było tu przyjść, tylko zdrowie i tak mamy na maksa, także niczego więcej tutaj nie uzyskamy. A jeśli chodzi o... no i tak nie mam alkoholu ani szmaty. Nic nie mogę zrobić. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. Dobra, dobra. Nie tak prędko, Tess. Tutaj jest wszystko zamknięte, to możemy przejść. No też w takich miejscach jak te na przykład, gdzie są rozstawione różne elementy, no też warto koło nich przechodzić. No ewentualnie jeszcze tutaj do tego śmietnika mogę zajrzeć. Mógłbym też spróbować przestrzelić ten łańcuch, ale może na razie nie będę robił takich rzeczy. Coś słyszałem, znaczy kogoś słyszałem. Podnieś tę amunicję. Na pewno się przyda. No to jednak Tess. 4 sztuki. A oprócz amunicji. Oprócz amunicji nic nie dostanę. Hej mały. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? Okay? On wie, że do niego idziemy. To tylko dodaje pikanterii. Dobra, chodź. Hej Tess, hej Tess! Hej ślicznako, co tam? Masz jakieś towar? Nie teraz, teraz. Nie, spoko, spoko, spoko. Nie teraz, słyszysz? Okej, rozumiem. Niepotrzebnie tutaj się wracam, no ale musiałem tam sprawdzić. Kim ja tu muszę pogadać? Zepsujesz, kupujesz. Tess. Cześć. Dawno cię nie było. No, dokąd tu? Sorry, Tess. Nie wiedziałem, że jest z tobą. Chodźcie. Co to? No dobra, Tess, ale mogłabyś prowadzić tak swoją drogą. A, czekajcie, bo coś tutaj jest. Zawiadomienie, system służby cywilnej, dowódca bostońskiej strefy kwarantanny. Treść. Jak każdy sprawny obywatel niniejszym wezwany jesteś do czynnego uczestnictwa w pracach porządkowych w strefie kwarantanny. 15 grudnia o godzinie 6:30 należy udać się do biura głównego na Moście Karola w celu przekierowania do bazy administracyjnej sił zbrojnych. Umyślne niestawienie się w wyznaczonym miejscu i czasie skutkuje ograniczeniem przydzielanych racji oraz ewentualną utratą prawa stałego pobytu w strefie. Należy wziąć ze sobą niniejsze zarządzenie. Uwaga! Jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyłeś w pracach porządkowych, weź ze sobą potwierdzenie, dzięki któremu dalsze prace zostaną przełożone. Jeśli cierpisz na fizyczną bądź psychiczną dolegliwość, która Twoim zdaniem uniemożliwia służbę, weź ze sobą dokument lekarski opisujący tę dolegliwość. No to ludzie tutaj byli też zmuszani niemalże do pracy. A tutaj ktoś poszukiwany. Marlene. Poszukiwana za kontakty ze świetlikami. Wiek 40 parę lat, wzrost, waga, budowa, pracownik fizyczny, organizator społeczności, blizny i znamiona, blizna na klatce piersiowej, tuż pod obojczykiem, kolor włosów, oczy, rasa, narodowość, przeszłość kryminalna. Podejrzana ścigana jest w związku z licznymi zarzutami, m.in. o terroryzm, morderstwo, zmowę w celu dokonania morderstwa, fałszerstwo, przekupstwo, rozbój i inne wynikające ze zorganizowania ugrupowania terrorystycznego znanego jako Świetliki i przewodzenia mu. Podejrzaną należy uważać za uzbrojoną i niebezpieczną. I tak dalej, i tak dalej. Za ujęcie przewidziana jest nagroda. No to trzeba mieć to na uwadze. Jakby nie patrzeć. No a ja chciałbym przejść dalej. No chyba tędy, skoro Marlene tu stoi. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. No ciekawe. Mam nadzieję, że go dopadniemy. Jakby nie patrzeć, on stoi za napadem na Tess. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebie ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Jebać to. Chować się! No, Tess. Zajebie cię, kurwa! Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Jaka ty jesteś bezpośrednia. Dobra, mamy ich. Kurczę, dostał w głowę. Drugi raz. Skubany. Robota, kowboju. Twardy. I wzajemnie. Skąd on do cholery wytrzasnął tych ludzi? No, zostawiliście coś? Ukróć mi ten proces. Kurde, nic. No, szkoda. Przynajmniej broń powinniście zostawić. Przecież ją mieliście. Cholera, tędy nie przejdziemy. Tędy nie przejdziemy, ale ej, tędy już tak. No dobra. Dobra, Tess, dawaj rękę. No i już. Dobra. Szczury jeszcze tutaj mamy. No ciekawe, czy jeszcze przyjdzie nam zmierzyć się z jakimiś przeciwnikami, zanim odnajdziemy Roberta. Dobrze by było. Tutaj Joel. Aha, no to po prostu... Oho. Kolejni ludzie Roberta. Dwóch. Widzę. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zdjąć Tess. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu. Mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzi. Cicho i skutecznie. Rozdzielmy się. Sprawdź, czy nikt się tu nie kręci. Patrzcie, Tess już go załatwiła. Ruchy, ruchy. Kurczę, ja mam nadzieję, że tutaj nikt więcej mi nie wyskoczy. Kurczę, aż się siny robił. Odblokowano samouczek. Chwyć przeciwnika, który został obalony, ale czekajcie, bo mi to... Ja sobie to przeczytam chyba poza anteną. Czekajcie. Możesz atakować swoich przeciwników po cichu i tak dalej, i tak dalej. Dobra, na razie dajmy sobie z tym spokój. No jakie są wymowne te zabójstwa. Niestety, będąc w tej pozycji, nie można się szybciej poruszać. Szkoda. Ach. No właśnie, zapomniałem ci powiedzieć. Widziałem dzisiaj na mieście 5 cywili w kajdankach. Dobra, a gdzie jesteś, Tess? Niech zgadnę. Świetliki. Tak, ustawili ich pod ścianą i jeb. Po prostu rozstrzelali. Kurwa. Podobno to teraz normalka. Ostro się za nich wzięli. No nie wiem, jak ich załatwić teraz. A tutaj? Poważnie? Z tej strony nie ma żadnego. A tu jest Tess. W najgorszym razie zaczniemy strzelać. Kurczę, już myślałem, że się odwróci. Brać ich! Za stołem! Aj! Skubany, jak się... O! Ale to było dobre. Przeszukajmy to miejsce. Ale mi się skubany napatoczył pod lufę, po prostu bezpośrednio. Coś pięknego. Czyli teoretycznie rzecz biorąc i praktycznie chyba tędy będę musiał przejść, bo Tess tam podeszła, ale... Jeszcze bym zwrócił większą uwagę tutaj na to pomieszczenie. Co ciekawe, nic tu nie ma. Przeładuj, Joel. A, to było? Co to było? No i tak mam zdrowie na maksa. Zabezpieczone w południowym magazynie. Dobra, jeszcze jeden szybki obchód i spadamy. Zaraz godzina policyjna. Co z Robertem? Kim się dzisiaj chowa? Zostanie tu sam, ma paranoję. Nie wiem, kurwa, trzeba pogadać z innymi. Coś się wymyśli. No dobra, ale chyba dalszą eksplorację tego miejsca i eliminowanie tych przeciwników, bo domyślam się, że to mogą być nie tylko oni tutaj w tych pomieszczeniach. Zanim odnajdziemy Roberta, może jeszcze minąć trochę czasu, a ja chciałbym ten materiał tutaj w tym momencie zakończyć, zapraszając Was na kolejny. Jeśli ten Wam się spodobał, zostawcie kciuka, zostawcie subskrypcję i oczekujcie kolejnych materiałów. Z mojej strony to tyle i do usłyszenia.